Dobra, siema, startuję z vlogiem dzisiaj, bo mam znowu parę rzeczy do pogadania. Jest Karo z nami. Hej. Hejo. No i idziemy sobie na spacer, a w ogóle właśnie oglądałem wczorajszy filmik i jest mega mocna tam energia, nie? Taka w ogóle jest właśnie dość psychodeliczna i taki klimat jest mocny, mocny, ale no dobra, nieważne. Taki był dzień właśnie. No właśnie, taki był dzień. No ale coś tam jest powiedziane i też weźcie to pod uwagę, nie? Jak ja coś tam opowiadam o wszechświecie, czy takich sprawach, to wiadomo, to chodzi mi o to, to są dość transcendentalne tematy, ale one też są jakby w naszym życiu aktualne, jakby tylko trzeba umieć na to patrzeć, no ale to nie każdy to zrozumie, nie? Okej. Mam taki feeling, żeby coś powiedzieć na temat tego, jak to właśnie wygląda z tą mentalnością. I to jest taki niekończący się temat. Tutaj możemy było gadać, dywagować, sporo o tym powiedzieć. Tylko jedno jest takie pewne, że tutaj ludzie żyją i nie widzą w ogóle ponad taki jakby... ponad to, gdzie żyją, ponad ten horyzont, nie? No właśnie, masz rację. I jakby po prostu biega mi o to, że warto tak spojrzeć ponad te formy właśnie. I no ja nie namówię nikogo do tego, bo widzicie, na przykład podróże uczą czegoś takiego, albo takie pojęcie, że nie wiem, ktoś z naszej rodziny gdzieś mieszkał za granicą, czy coś, jakby Polska jest mega takim zamkniętym według mnie społeczeństwem i ono sobie coś myśli, to społeczeństwo, i to jest spora część ludzi, ale to zachowanie jest w ogóle momentami mega dziwne i to trzeba prawdę powiedzieć na głos i to skomentować, że tutaj w Polsce to po prostu z szacunkiem do ludzi, ale no jakby jak ktoś jest cool, to jest cool, a tu każdy by chciał być cool, a ludzie próbują, a też im się do końca nie udaje, to jest raz. I to trzeba umieć i to jest bardziej tak w Stanach coś takiego cool. No ale nieważne, no i potem jak ktoś jest cool, to w ogóle gdzieś tam będą nie wiem, ściągać energię z tej osoby i tak dalej, no ale dobra. No i to jest to, że w ogóle wydaje mi się, że brakuje nam tej uprzejmości, takiej otwartości na jakieś sprawy, takiej... Jedzie coś? Tak. Tak, takiej autentyczności. Otwartości po prostu i tego, że ja jestem... Tutaj te zasady i te formy, to one... Dzień dobry. Tutaj te zasady i te formy, to one jakby robią to ludziom, że nie wiem. Że oni po prostu nie widzą, że mogłoby być inaczej i normalne, i to jest po prostu taka sytuacja, że normalne rzeczy są uznawane za nienormalne, a nienormalne za normalne, i to jest w ogóle cały taki temat. I też ktoś zapyta, ale kto określa, co jest normalne, a co nie jest normalne. Ale to wydaje mi się, że po prostu chodzi o to, jak się jest człowiekiem, no to się widzi pewne rzeczy i tyle. I znałem, słuchajcie, wielu ludzi i tak dalej, i ciężko jest wejść na taki klimat właśnie takiej normalnej rozmowy, otwartości, autentyczności. Autentyczni ludzie to nie mają mimikę, gestykulację. I są tacy bardziej open jakby, no to się też tyczy sztuki, kultury, no ogólnie mentalność jest bardzo ciężka i tak też na przykład tutaj u nas, no to nie wiem, co ty o tym myślisz. No ja myślę o tym tyle, że na pewno nie powinno być zaskoczeniem to, że ktoś jest dla kogoś miły, tylko to w sumie jest właśnie normalne i ludzie powinni być dla siebie mili i uprzejmi, jak się kogoś spotka. Nie wiem, gdziekolwiek, na ulicy czy w sklepie, to uważam, że te złowrogie miny nie są zbyt potrzebne do szczęścia nikomu, ale no niestety rzadko są sytuacje, w których można z kimś miło porozmawiać tak po prostu, jak ludzie. No to jest prawda, no i
I też mega jest zamknięcie w sobie, takie mega zamknięcie w sobie. To jest na przykład to, że no co, nagrywamy taki filmik na chillu i już przecież ja doskonale wiem, że tam będzie rzesza ludzi, którzy lubią obserwować jakieś tam moje ruchy i zaraz tam jest, że o, coś tam, ocena, o, dziewczyna, o, chłopak, o, bla, 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 bla. Po co jest to wszystko ludziom, tak? Po co jest takie jakieś gadanie, po co jest takie ocenianie, takie w kółko ocenianie, plotkowanie, w ogóle nigdy nikt nic, bo ludzie się tutaj boją powiedzieć wprost coś drugiej osobie, wprost, i gadają dookoła, nigdy nikt nikomu nic nie powie prawdy, tylko jest takie udawanie. No, nieważne. No dlatego rozkminiamy właśnie, żeby wyjechać do Stanów i zaznać trochę normalnej energii, bo tu jest naprawdę dość ciężko momentami, no bo to jest takie, to jest jakby norma tutaj, wydaje się, że to jest normalne, że tak powinno być, a tak w sumie jak ktoś po prostu ma trochę inny pogląd, inną mentalność, ma bardziej otwartą głowę, czy gdzieś tam podróżował, czy w jakiś sposób ma jakiś kontakt z światem zachodnim, ze Stanami Zjednoczonymi, czy z czymś takim, to on doskonale widzi, że to po prostu tu jest w mega dziwny sposób i przez to ludzie tutaj cierpią i są nieszczęśliwi i wydaje mi się, że to jest fakt. Wiecie, no to jest kolejny filmik, też ja nie chcę tutaj tak w kółko narzekać na jakieś rzeczy. Raz gadam o tym, raz o tym, ale tak sobie dzisiaj pomyślałem, że no fajnie by było w Stanach mieszkać, no i tyle. To nie. Nie wiem, czy coś chcesz jeszcze dodać. No w sumie to chyba powiedziałam, to co miałam na myśli, tak najbardziej. No to okej, okay, no i dobra, i nie ma co więcej pieprzyć. My sobie tu dalej idziemy pospacerować. No i tyle, no i peace and love. Dzięki, otwórzmy głowy i Boże, nie bójmy się autentyczności i po prostu gadki luźnej i sztuki i tak dalej. To jeszcze tak powiem na koniec, że to się też tyczy tego, jak na przykład ja maluję obrazy i wrzucam na zagraniczne grupy i to ma bardzo dużo lajków i dodają mnie ludzie do znajomych i lajkują i w ogóle jest spoko, jakaś interakcja, a w Polsce mnie wyrzucają z grupy na przykład, no bo nie widzą tego, nie rozumieją i to jest to, co my widzimy tak naprawdę, no i to jest fajny przykład i w sumie na tym chyba skończę, to się też tyczy muzyki mojej na przykład i tak dalej. Muchy atakują tutaj. No, końskie muchy gryzą. No a tak w ogóle, no to dzięki wam bardzo za to, że oglądacie, za komentarze, za jakieś tam polubienia. No to jest autentyczny vlog, więc tutaj tematy są momentami dość wyraziste. Czasem jest wręcz ciężki jakiś temat, ale trzeba go poruszyć. No ale ogólnie dziękuję wam bardzo za interakcję. Mam nadzieję, że wam się tam podoba ten klimat. No i tyle. No i do następnego. Na razie. Cześć. Pa, pa. No i też chciałem tak dodać na koniec tego filmiku, że to się też tyczy ogólnie tego, że w sumie to ludzie są właśnie dla siebie zimni, tak jak gadałem na jednym z filmików tam poprzednich. I wiecie, tutaj nie liczmy na to, że ktoś tutaj da komuś komplement, że ktoś ci powie hej, zajebistą nutę nagrałeś, zajebisty obraz. Tutaj nie ma takiej opcji, a na przykład to przyjaciele ci tego nie powiedzą. Tutaj w Stanach ci na ulicy ludzie mówią hey, nice haircut, what's up, fantastic dress, anything, great jeans, you know. Po prostu normalnie, tutaj ludzie, ja nie wiem, ja też no, jestem artystą, nie ukrywam. Ja na przykład coś zrobię i to nikt ci a nic w ogóle nie powie, no. Wiecie, zamknięcie w sobie, totalne zamknięcie w sobie, bo ja to po prostu widzę, to nie chodzi o to, żeby ktoś mi tam padał do stóp czy coś, ale ja na przykład ludziom mówię prawdę, że ktoś ładnie wygląda,
że ktoś jest miły, docenię, skomentuje, tak, że you look nice or something. Nie wiem, po prostu mówię jak jest, a tutaj każdy za siebie zimny, w domach dzieci nawet od swoich własnych rodziców nie słyszały jakichś miłych słów prawdopodobnie i no to jest, w sumie to jest coś w tym, co gadam, co nie? Że właśnie to jest też taki mocny problem, że tu nie wiem, ktoś by był Johnem Lennonem i on tutaj nie zrobi żadnej furory, bo ludzie będą go mieli za wariata, ale pojedzie do Stanów i tam nagle się okazuje, że hej, wszystko jest z tobą w porządku. Jakby tutaj jest takie wmawianie ludziom, że z nimi jest coś nie w porządku. Jakby jak się wyjedzie z jakichś takich klimatów, to nagle się widzi, wow, gdzie ja tkwię i jaka tu jest gruba atmosfera. I potem wyjeżdżasz i nagle ludzie są dla ciebie mili, ludzie z tobą normalnie gadają i nie są nadęci, nie plotkują, nie obrażają cię i w ogóle. No i to jest tematyka właśnie mentalności i ciepła i dawania komplementów, tak? No, kindness, this is Buddhism, kindness. Stay kind, thank you.